Nie no wujek, tym razem to, że się szarpną. Projekt Cars 2 w edycji limitowanej. No nie, no nie, nie może być. Cóż, nabyłem takie cudo. Tylko dlatego edycja limitowana, ponieważ była w cenie tak naprawdę chyba zwykłej, podstawowej, jakiejś tam normalnej, zwyczajnej. Albo odbiegała tam nieznacznie, może dychę czy dwie, więc w sumie mówię, dobra, wezmę. To co jednak jest istotne tutaj, to tak. Pierwsza rzecz to wsparcie dla PS4 Pro. To bardzo dobrze. I druga to zawartość Inside, czyli płytka. Natomiast reszta bibelotów, która jest mi niepotrzebna, no to mi jest niepotrzebna, no ale jest, edycję limitowaną mam, sobie wziąłem i jest gitara. Fajne jest to, że inne jest pudełeczko, jest takie raz, że w papierku, dwa, że nie jest takie klasyczne pudełko niebieskie, jak to standardowo jest, tylko takie jest insze rozkładane. W kwarciu następuje coś takiego, tu są jakieś naklejki, jakieś dziadostwa, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Płytka z grą, pudełko, które jest metalowe lub też aluminiowe, w każdym razie jest inne niż normalne, takie zwyczajne plastikowe. Także zaczynamy przygodę z Project Cars 2, trzymajcie się mocno. Project Cars zostało zapoczątkowane przez brytyjskie studio Slighty Mad Studios. Studio zaprawione w bojach, które brało udział w tworzeniu choćby Need for Speed Shift czy Test Drive Ferrari. W maju 2015 roku trafia na półki sklepowe pierwsza część Project Cars, gra wyścigowa, która mocny nacisk kładzie na symulację. Podczas tworzenia gry aktywny udział mieli gracze z całego świata za sprawą platformy World of Mass Development. Twórcy dofinansowani brali pod uwagę sugestie ludzi dotyczące samej gry. Podobna sytuacja była podczas procesu tworzenia części drugiej, a ta trafiła w obieg dnia 22 września 2017 roku. Tyle słowem szybkiego wstępu, postarajmy się przejść do konkretnej rozgrywki. Project Cars spełnia założenia realistycznego symulatora, dlatego weź sobie te słowa jako punkt odniesienia, ponieważ może się okazać, że gra nie jest dla Ciebie, pomimo iż lubisz gry wyścigowe. Jeżeli miałeś nigdy styczności z częścią pierwszą, to odpalając dwójkę prawdopodobnie nie ujedziesz równo nawet 100 metrów przy pierwszym odpaleniu, obojętnie jakiego trybu. Mówię tu zupełnie poważnie, gra ma silny nacisk na symulację, dlatego musisz brać pod uwagę różne aspekty fizyki, które towarzyszą nam na co dzień. Innymi słowy, auta w Project Cars będą się zachowywać podobnie jak te w realu. Na pierwszy start sugerowałbym odpalić sobie trening, chociaż wiem, że każdy to zlewa i przechodzi do konkretów, ale tutaj to się nie sprawdzi. Zaufaj mi na słowo, że lepiej użyć opcji treningu i poznać chociaż podstawowe manewry na torze. Zobaczyć, jak samochód się prowadzi ze wspomagaczami, a jak idzie bez nich. Opcji ustawienia wspomagaczy jest trochę. Możemy sobie zafundować ABS, kontrolę trakcji, asystę hamowania, asystę skręcania, linię pokazującą optymalny tor jazdy i wiele innych. Niektóre z nich nie tylko działają jako włącz-wyłącz, ale mają ustawienia typu realistyczne, na przykład można je też ustawić według swojego widzimisię. Dobrze jest zapoznać się z każdą z nich i ustawić sobie wszystko tak, aby nam było wygodnie jeździć. Powiem szczerze, że nie wierzę. Nie widzę siebie grającego na wyłączonych asystach i realnymi parametrami zużycia opon czy paliwa. Podobno do gry najlepiej mieć kierownicę, bo wtedy można mieć z gry lepszy fan. Ale myślę, że nie jest to konieczny wydatek, tym bardziej, że nie są to raczej tanie rzeczy. Da się grać na padzie również. Oczywiście, gdy już ustawimy wszystko jak należy, a zajmie nam to trochę czasu. Kiedy już wszystko wstępnie ogarniemy i poustawiamy według swoich upodobań, można się rzucić w wir rozgrywki. Project Cars 2 po uruchomieniu pokazuje nam logotypy i tym podobne. Potem zapodaje intro, które nie jest na silniku gry, tylko jakiś render. I tym samym już dostaje minusa na starcie. A po intrze jest tylko szybka instalacja gry, no i można zaczynać. Menu gry po odpaleniu prezentuje się następująco. Mamy podzielone na karierę, gdzie tworzymy swojego kierowcę i startujemy w sezonach. Na szybką grę, a w niej wyścig niestandardowy, trening prywatny, zawody online. Mamy zakładkę społeczność i tutaj wydarzenia społeczne, próby czasowe i coś się nazywa e-sport, co pozwala nam śledzić na bieżąco wydarzenia. No mój profil, nic dodać, nic ująć, czyli podgląd na własny profil, to ile mamy zwycięstw, ile razy byliśmy na podium i tym podobne parametry tutaj się znajdują. Opcje oraz dodatki, no to tutaj chyba nie trzeba tego tłumaczyć, czym to jest.
Warto zapoznać się z opcjami, ponieważ są one bogate i oferują mnóstwo ustawień, jak choćby graficznych, gdzie możemy ustawić efekty ostrości lens flary, zabrudzenia auta i wiele innych. Dodatkowo, zanim ruszymy na właściwe tory, warto zapoznać się z ustawieniami auta i wspomagaczami, aby nasza rozgrywka nie była udręką, a dawała cień szansy na wygraną. Dlatego kolejność działania powinna być następująca: trening, ustawienia i kariera. Ja już sobie po kilku godzinach ustawiłem wszystko według moich oczekiwań i czasem udaje mi się nawet coś wygrać. Project Cars 2 to taki Dark Souls wśród wyścigów. Gra nie wybacza błędów, wymaga od nas bardzo dużo, ale w zamian daje radość z wygranych. Uczy nas cierpliwości i pokory. Nie ugrasz nic tutaj, jeśli będziesz chciał tylko zasuwać bezmyślnie naprzód. W tej grze musisz wiele spraw zaplanować, wiele umiejętności wyćwiczyć. Project Cars 2 stworzony jest z myślą, aby przybliżyć wyścigi torowe graczom jak najbliżej realizmu. Dlatego mamy możliwość wielu ustawień indywidualnych, aby każdy mógł sobie ten realizm bardziej lub mniej przybliżyć. To fajna sprawa, każdy robi jak mu pasuje. Nie ma sztywno ustawionych torów i wytycznych, gra oferuje sporo modyfikacji rozgrywki, tak abyś dał radę pograć. Kiedy mamy już za sobą sprawę rozgrywki, chciałbym tu przejść do technikali, czy jak to woli, oprawy graficznej, wizualnej czy dźwiękowej też. Project Cars 2 korzysta ze wsparcia dla PS4 Pro. Realnie daje nam to 1440p w 60fps, gdzie normalne PS4 standardowo wyświetla 1080p i 60 również fpsów. Występują różnice w grafice pomiędzy konsolami, ale nie są one zbyt wielkie. Poza większą rozdzielczością Pro oferuje lepsze efekty oświetlenia, bogatsze tekstury, lepsze cieniowanie. Generalnie na obu maszynach gra wygląda bardzo fajnie i bardzo płynnie. Wykonanie samochodów stoi na najwyższym poziomie, wyglądają rewelacyjnie i bardzo szczegółowo. To samo tyczy się odwzorowania prawdziwych torów. Wszystkie te elementy fajnie współgrają z płynną animacją, dając poczucie uczestnictwa w dobrze skrojonej produkcji. Animacja nie spada poniżej 60 fpsów, nawet gdy na torze jest 16 aut i dorzucimy do tego zmienne warunki atmosferyczne czy realny upływ czasu. Po prostu jest płynnie i tak już ma być. Odgłosy silników aut czy odgłosy pisków opon są ok. No na pewno nie były, na pewno były zgrywane z prawdziwych odgłosów, a nie wymyślane przez dźwiękowca. Muzyki jako takiej nie ma. Ale to za to chyba jest standard w wyścigach. Muzyka jest tylko w menu czy podczas ładowania wyścigów. Podczas samej rozgrywki jest cisza. Tylko odgłosy ścigających się aut. Nadszedł czas podsumowania, czy kontynuacja Project Cars jest równie dobra i wciągająca. Można stwierdzić, że tak, jest równie dobra, a może nawet i chyba lepsza. Project Cars 2 nie jest grą dla każdego. To tytuł dla tych, którzy oprócz samego ścigania się lubią grzebać po ustawieniach i dopasowywać grę pod swoje wymagania. Dla tych, którzy lubią gotowca, będzie coś lepszego, na przykład ala Need for Speed czy The Crew. Tu mamy symulator, który próbuje nas zbliżyć do realnych wyścigów. Ci, którzy wolą spokojny, arkadowy styl, lepiej niech nie kupują, bo mam wrażenie, że szybko mogą się do tej gry zrazić i po prostu ją zostawić. W związku z tym będą mieć mylne zdanie, że Project Cars 2 to po prostu gra słaba, a tak przecież nie jest. Jest to gra bardzo udana, która wymaga sporo od nas, ale i sporo oferuje w zamian. Według mnie uczciwa wymiana. Project Cars 2 to gra na wiele godzin doskonałej zabawy na torach, wszystkiego jest dużo i każdy zainteresowany tematem znajdzie tutaj wiele dla siebie. Tyle z rzeczy, które sobie zapisałem. Jeszcze słowo na koniec, już rzucone luźno ode mnie. To jest Project Cars 2, to taka gra, którą albo się lubi, albo się jej nie lubi. Albo do niej przysiądziesz i cię wciągnie i pochłonie całkowicie, albo zrazisz się do tej gry, po prostu ją zostawisz. Więc ta gra działa jakby na takich, na dwóch skrajnych, można powiedzieć, biegunach. Albo do ciebie trafi, albo nie. Natomiast sama gra w sobie jest udana i mnie na przykład ona wciąga. I lubię sobie grzebać po tych ustawieniach. Ustawiłem sobie wszystko tak, że mi jest wygodnie po prostu grać. Jadę z linią, jadę z asystą skręcania, wyłączyłem asystę hamowania, zmniejszyłem ABS i tak dalej, i tak dalej. Pokombinowałem tak, że mi się dobrze po prostu w to gra. No i dostosowałem poziom SI przeciwników taki wypośrodkowany, że no jestem w stanie coś ugrać, ale wymaga to ode mnie sporo również wysiłku. Każdy tor trzeba przećwiczyć, najlepiej sobie zrobić kwalifikacje i tak dalej, uplasować się na jakiejś dobrej startowej pozycji i zacząć wyścig, ponieważ z ostatniej pozycji ciężko się gdzieś tam przebić, nadgonić, ale gra jest naprawdę fajna. Tyle ode mnie, no mam nadzieję, że
Wam się spodoba, jeżeli już ktoś zakupił tą grę i miał okazję pociorać, to proszę w komentarzu swoje zdanie wyrazić na ten temat, opisać wrażenia z dwójki, czy to co ja mówię, to co sobie napisałem, wymyśliłem, jest zgodne z prawdą, czy faktycznie tak jest, czy nie jest, to wasze zdanie chętnie poznam gdzieś tam w komentarzu. Cóż, no dzięki za uwagę, następnym razem się widzimy już chyba przy Gran Turismo Sports, które za miesiąc wychodzi. Na pewno na tą grę się szykuję dość mocno, mam ją zamówioną już przedpremierowo w wersji jakiejś tam limitowanej, coś tam i tak dalej, ale to 18 października będziemy się tym tematem zajmować, może po drodze coś na kanał jeszcze wpadnie, jakiś ciekawy tytuł to bym wrzucił, a na razie dzięki za uwagę i czekam na wasze zdanie.